Zawsze mi się podobała twoja kanapa. Stwierdzam, że jest bardzo wygodna, jak ci się siedzi, Krzysiu. Poczekaj, z mojego programu podobała ci się kanapa? Tak. Zawsze marzyłam, żeby sprawdzić, czy ona jest wygodna, bo my, wiesz, nagrywamy u nas w mieszkaniach i te kanapy są bardzo wygodne. Naprawdę? A twoja wygląda na super, niewygodną. No co ty? Ale jest wygodna. A wiesz, o czym ja marzyłem? O czym? Żeby się dotknąć z tobą językiem. O matko, a też masz, jak masz taki długi jak ja, to... Dobrze, że nie ze mną. Nie, nie da rady? Nie, nie. Ale słuchaj, chyba... A na zapleczu? To znaczy, pogadamy na zapleczu. Ale... A może ja ci dam numer do mojego męża i spytasz się go, co on na to? A teraz? No. A masz przy sobie telefon? No. Nie, nie. Ja słyszałam, że twój mąż jest jakimś takim atletycznym gościem, to nie będzie chciał. Ale w podobnym wieku. Jak ty. No to, czyli nastolatek. Przepraszam. Krzysztof, czy w ogóle, ja uważam, że metryka jest dla ludzi ułomnych i ubogich duchem. Dokładnie, tak ja ostatnio mówiłam o tym samym, że wiek to tylko cyferki w dowodzie. No właśnie. Nic nie znaczą. A jak wy się w ogóle czujecie jako no, bohaterowie, Krzysztof, bohaterowie mediów, jakby z nowego rozdania? Ludzie, którzy zostali gwiazdami, celebrytami, w ogóle absolutnie mając to... Gwiazdami i celebrytami. Ja na razie na tej orbicie telewizyjnej nie czuję się nawet satelitą jeszcze. A dlaczego? Bo wiesz co, jakoś się zupełnie nie dotknął mnie ten celebrycki blicht czy gwiazdorstwo. No ale przecież sam fakt zaproszenia do mnie. Ja sam dobieram gości. To znaczy, to jest absolutnie mój klucz. Ja ponoszę odpowiedzialność za sukcesy i porażki tego programu. Ja chciałem zobaczyć was, dlatego że zobaczyłem was nieraz w telewizji, widziałem w internecie i znam też wasze wyniki. To znaczy... Oglądalność waszego programu zagraża wszystkim największym produkcjom. No i właśnie na tym polega, dlatego nasz program, że tak powiem, ma taką oglądalność, bo my jesteśmy mało celebryccy, wiesz o co chodzi. Mało celebryccy. No tak. Ale my jesteśmy tacy swoisty, mało tacy celebrycka normalni. Twarz. No. Tak, to podsiadło przerobiłem teraz. Tak. Ale ja już nie mam rozmowy, sorry. Przepraszam. Ale nie. Ale nie. Przepraszam. Parcie na szkło. Jak będziesz mogła... To jest parcie na szkło. Właśnie. No, tak, dokładnie.